Mieszkańcy Limanowej, a także przebywający w mieście turyści obchodzili święto niepodległości. Powinniśmy dbać o tradycję, o swoje korzenie, o historię, pamiętać, no i przekazywać dzieciom, nawet takim małym, które też coś z tego dnia zapamiętają na pewno. 95. rocznica, mam dwójkę dzieci, frajda dla nich. I co roku tutaj jesteśmy. Żeby pokazać dziecku, że taki dzień jest, że jest ważny dla nas i dla naszego kraju. Główne uroczystości rozpoczęły się tutaj na Limanowskim Rynku. Punktualnie o godzinie 11 pojawił się Józef Piłsudski wraz ze swoim sztabem dowódców. Pan cukiernik wnętruje gotowość do inspekcji święto niepodległości. Tłumów na Limanowskim Rynku nie było. Ci, którzy przyszli obchodzić wspólnie święto 11 listopada, nie odstraszył chłód i lekko padający deszcz. Każdy otrzymał kotylion, a także biało-czerwoną flagę. Te rozdawali uczniowie. To jest chyba zapoczątkowane przez naszego prezydenta. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego odbył się apel poległych, który odczytał Stanisław Dębski, dowódca Związku Strzeleckiego Strzelec. Jeszcze Polska nie zginęła! W uroczystości Święta Niepodległości na Limanowskim Rynku udział wzięli również limanowscy samorządowcy na czele z burmistrzem Limanowej Władysławem Biedą. Byli również obecni radni powiatowi, samorządowcy gminy Limanowa, Grzegorz Biedroń, radny Sejmiku Małopolskiego, a także Wiesław Janczyk, poseł ziemi limanowskiej. Po krótkich wystąpieniach delegacje samorządowe, a także organizacje społeczne złożyły kwiaty i wieńce pod Krzyżem Katyńskim. Później w Limanowskiej Bazylice odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Jak powinniśmy ten dzień obchodzić? Swobodnie. Cieszyć się tym dniem po prostu wolnym. 11 listopada, święto niepodległości, jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Upamiętnia odzyskanie niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Józef Budacz, TV28.